It's just you. Well, times no Cześć wszystkim, z tej strony z encyklopedii Kryptowalut. Przychodzę do Was kolejną aktualizacją projektu, który już kiedyś omawiałem. Dzisiaj, jak widzicie, na tapecie będzie to kryptowaluta Litecoin. No i powiemy sobie troszkę o tym, co się dzieje w Litecoinie, a dzieje się całkiem sporo, więc myślę, że dowiecie się pewnych ciekawych informacji, jeżeli oczywiście nie śledzicie tego projektu na bieżąco, jest to taki trochę uśpiona. Uśpiony projekt, ponieważ cały czas gdzieś go się porównuje z Bitcoinem. <laughs> Wszyscy mówią, że jest lepszy, tańszy i tak dalej, a jednak kosztuje kilkadziesiąt setkrotnie mniej od Bitcoina. Dlatego dzisiaj troszkę o tym, co w tym projekcie słychać. A zanim o tym jeszcze powiem, to od razu was uprzedzam, że stworzyłem, stworzyłem, albo stworzę zaraz, kolejny film na temat Litecoina, a raczej na temat jego prezesa, czyli Charlie Lee prezesa, CEO, nie wiem czy on dalej tam obejmuje stołek prezesa, czy jest gdzieś tam w radzie jakieś i tak dalej. Natomiast wywiad przetłumaczył wam z Charlie Lee. Yy, powiedział tam o cenie Litecoina, cenie Bitcoina, o tym co nowego w Litecoinie i tak dalej i tak dalej. Bardzo ciekawy wywiad przeprowadzony przez taką stronę 499btc.com chyba. To jest taka żeńska strona w, w Chinach, która właśnie zajmuje się kryptowalutami i przeprowadza wywiady między innymi z takimi ciekawymi ludźmi. No ale o tym jeszcze usłyszycie, teraz z, teraz jedziemy z Litecoinem. No i pierwsze, pierwsza informacja taka, yy, na początek ktoś kupił sobie fax, czyli chyba cygara po, po angielsku, tak się mówi w slangu, wy Tesco, w Tesco i zapłacił jak widzicie karta Coinbase i zapłacił sobie Litecoinem, także jak widać nawet fajki czy tam cygara można kupować za Litecoiny i nikt tego nie zabroni. Kolejne pytanie użytkownika Reddita. Czy koparka do wydobywania Litecoinów L3 Plus jest nadal walidną opcją, nadal będzie dało się zarabiać na tej koparce jakby? No i tutaj sprawdziłem sobie, szedłem na kalkulator. Moc tej koparki to jest 504 MHz. Nie pamiętam ile tam zużywa, powiedzmy 500 watów. Przeliczenie oczywiście obecnej trudności, cenę na którą teraz mamy, koszt taki dość zaniżony, dajmy sobie troszkę więcej. No jak widzimy w ciągu 30 dni możemy zarobić zatrważające 50 dolarów, co nam daje, możemy zarobić zatrważające 50 dolarów, jednak po odjęciu kosztów prądu zostaje nam miesięcznie 5,67 dolara. No myślę, że nie jest to zbyt dobry biznes, patrząc, że Parę set dolarów trzeba za taką maszynkę dać, więc no jeżeli ktoś ma wolne oczywiście kilkanaście lat albo darmowy prąd, no to dlaczego by nie, natomiast jeżeli ktoś musi płacić niestety normalne ceny za prąd, no to zbytnio przy tej kopalce nie opłaca się kopać Litecoina, czyli tutaj pan z tego tematu ma już swoją odpowiedź. Tutaj mówiłem, że na początku, że porównuje się cały czas Bitcoina i Litecoina i tutaj jest kolejne porównanie tych właśnie, tych dwóch kryptowalut, no i zadał właśnie jeden użytkownik takie pytanie, co w swojej roadmapie, co w swojej mapie drogowej ma Litecoin, czego nie ma Bitcoin? Bardzo ciekawe pytanie. No i dostał właśnie kilka odpowiedzi. I jedną z tych rzeczy jest integracja MW. Czymkolwiek jest MW, tak? Oczywiście wiem, czym jest MW. MW to jest skrót od Mimble Wimble. Kopię się kryptowalutę Green, która jest właśnie oparta o Mimble Wimble. Na pewno dużo osób z was słyszało o tym. No i właśnie Litecoin Pro. Litecoin prowadzi pracę nad tym, aby zintegrować Mimblewimble Wimble w swojej sieci. Właśnie o tym, w tym wywiadzie z Charlem Lee on poruszał temat Mimble Wimble, więc jest to e, informacja od samego źródła, od samej góry. Także na pewno warto czekać na, na Mimble Wimble w Litecoinie i zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. A co to tak dokładnie jest, to chyba kowalski o tym robił film, jeżeli mnie. Pamięć nie myli, Jeżeli nie, no to ja postaram się też o tym zrobić film i Wam wytłumaczyć, co to jest. A tak naprawdę, to za um, 4 dni będzie konferencja znowu Silesia Blockchain Meetup. Jeszcze zrobię o tym film i tam też właśnie osoba, która będzie przedstawiała projekt BIM, który też wykorzystuje Mimble Wimble, powie dokładnie, czym to jest. Może uda mi się z nim porozmawiać. Zobaczymy jeszcze. Kolejna informacja: Litecoin wydał 3 dni temu. Litecoin Core wydał swoją kolejną wersję 0.17.1 jak możemy przeczytać było tu sporo upgrade'ów było tu sporo zmian jeżeli chodzi o prywatność transakcji o obniżenie prowizji o której wam zaraz powiem no i właśnie praca nad tym Mimble Wimble trochę zmian w portfelu i tak dalej to oczywiście jeżeli ktoś jest węzłem no to ma informacje jak się zupgrade'ować do tej nowej wersji i tak dalej i tak dalej także fajnie projekt też się cały czas rozwija nie siedzą Bezczynnie i nie czekają po prostu na rynek, tylko cały czas się tutaj rozwijają. Jak widać, kolejna informacja: o nie wiem, mi się, czemu mi się to nie wczytało, ale Litecoin też będzie, yy, będzie na Blockchain Event 2019 na Malcie. Także widać, że pokazują się i też próbują się promować na różnych konferencjach. No i tutaj jest ta redukcja Fi, czyli prowizji w Litecoinie. No, różnie to można tłumaczyć. Teraz wam powiem. O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że w tej nowej wersji właśnie 0.17.1 zredukowali minimalny koszt transakcji z Litecoina na 0.001 Litecoina za kilobajt na 0.0001 Litecoina kilobajt, czyli 10krotnie mniej możemy oczywiście zapłacić za kilobajt yy, naszej transakcji tutaj, tak no bo transakcje to są, to jest suma inputów i outputów. To wszystko waży pewną ilość kilobajtów, bajtów w sieci. No i w tym momencie, yy, przez tą zmianę w tym kodzie, spowodowali to, że my, jako ludzie, możemy płacić tak naprawdę mniej górnikom za wykonywanie tych samych transakcji. Ogólnie transakcje w Litecoinie są bardzo niskie. Naprawdę, no oczywiście, jeżeli ktoś wie no to jest to kilkadziesiąt razy mniejsza transakcja niż w Bitcoinie obecnie i wcześniej i zawsze. Prawie zawsze, no. na początku Bitcoin nawet nie miał transakcji, nie miało prowizji. Natomiast oczywiście no, górnicy nie muszą się zgadzać na tak niskie prowizje i mogą czekać na prowizje, na transakcje, które dadzą im więcej zarobić, no ale jest taka możliwość, jeżeli nagle górników będzie nie wiadomo ile, no to że mogą, mogą ludzie chcieć im płacić nawet dziesięciokrotnie mniej. No, i ostatnia informacja. Halving na Litecoinie za 83 dni. Mamy tutaj odliczanie. 83 dni, 10 godzin, 9 minut i 50 sekund. Obecnie do podziału nagrody za wydobycie każdego kolejnego bloku w Litecoinie. Za 83 dni dojdzie do tego yy, procesu. No, i nagroda będzie zredukowana z 25 Litecoinów na 12,5 Litecoina w każdym bloku. Będzie to miejsce miało około 7 oczywiście sierpnia tego roku. Jak cena Litecoina zareaguje? No zobaczymy. W tym momencie Bitcoin jak widzimy ma ogromnie dużą dominację na rynku i rośnie cały czas. Jego cena to po prostu szaleństwo jakieś 6300 dolarów w tym momencie dosłownie z dnia na dzień coraz ba coraz bardziej, no, ale mówimy dzisiaj o Litecoinie, więc przejdźmy sobie na, na Litecoina. W tym momencie jest to 75 dolarów. Jeżeli popatrzymy sobie na kwa kwartał, no to, to Litecoin oczywiście miał tu już jakieś wzrosty. Czy to już są wzrosty te przed halvingiem? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Znaczy, oczywiście nie mówię, czy to jest dobry moment, czy zły moment na kupno Litecoina. Jeżeli ktoś jakby zapatruje się na zysk podczas mm, gdzieś tam wzrostu ceny, jeżeli chodzi o, o halving. Ale najgorszy moment to chyba też nie jest, tak? Litecoin już kosztował zdecydowanie więcej niż teraz, ponad 300 dolarów pamiętam. No i zobaczymy, czy, czy wzrośnie jakoś bardzo mocno, czy może osiągnie swojego ATH przed halvingiem. Często tak jest, że jak dochodzi do halvingu, no to jednak te kryptowaluty trochę wcześniej bardzo mocno rosną. Zawsze tak było z Bitcoinem. Zobaczymy, jak tym razem będzie z Litecoinem. No i tą informacją kończę ten materiał. No i tak jak Wam jeszcze mówiłem, będzie w następnym filmie wywiad z Charlie Lee przeprowadzony przez dziewczyny ze strony 499BTC, o ile mnie pamięć nie myli. Przetłumaczę go dla Was i posłuchacie co miał Charlie Lee do powiedzenia na temat otaczającego nas rynku kryptowalut. Dobra, widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć! Vanilla, la, 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 la.